Ja tak troszeczkę bardziej matematycznie będę mówił niż popularnie. Będzie pewnymi momentami będzie trochę ciężko, ale myślę, że jakoś to przeżyjemy. Tak od razu przejdę do definicji. Literkami tau i sigma oznacza się zazwyczaj liczbę i sumę odpowiednio dzielników liczby całkowitej dodatniej n. No tu jakieś proste przykłady. Przez dn to oznaczenie się pojawia tylko na tym slajdzie, więc można go od razu zapomnieć. Dn oznacza zbiór dzielników liczby n, na przykład dzielnikami 20 są 1, 2, 4, 5, 10 i 20, co daje liczbę łączną dzielników, czyli tau od 20 równą 6, a sumę tych dzielników, jeśli te liczby pododajemy, otrzymamy wynik 42. No i podobnie tutaj dla 36 można policzyć, że tych dzielników jest 9, ich suma wynosi akurat 91. I na tym się kończą rzeczy proste. Teraz rzeczy skomplikowane. W jaki sposób obliczyć, ile dana liczba całkowita dodatnia ma dzielników? I ja będę tutaj zakładał, że dany jest nam rozkład tej liczby na czynniki pierwsze. Na przykładzie 200, 200 to jest 2 do potęgi trzeciej razy 5 do kwadratu. Będziemy te obliczenia prowadzić. Ja bardzo lubię elementy geometrii wtykać w każdą możliwą dziedzinę matematyki i tutaj również nie uczynię wyjątku. I zbiór dzielników 200 przedstawię w postaci takiego prostokąta. Zaczniemy od kwadratu z dzielnikiem 200 i idąc na lewo od tej 200 będziemy dzielić przez 2. Mamy tutaj dwójkę w rozkładzie na czynniki pierwsze, więc możemy 200 podzielić przez 2. Mamy 100, jeszcze możemy podzielić przez 2. Mamy 50, jeszcze raz 25, no i tu się zatrzymamy, to już przez 2 podzielić się nie da. Analogiczną rzecz zrobimy w drugim kierunku, w dół. Będziemy dzielić przez 5. Jak 200 podzielimy przez 5, mamy 40, potem mamy 8, dalej już przez 5 podzielić się nie da. I to uzupełnimy do prostokąta zgodnie z wypowiedzianymi wcześniej regułami, czyli idąc w dół dzielimy przez 5, idąc w lewo dzielimy przez 2, to nam się wszystko fajnie łączy, nie ma tutaj żadnej sprzeczności i dostajemy wszystkie możliwe dzielniki 200 w postaci takiego prostokątnego diagramu. I możemy spojrzeć również na ten diagram jako na tabliczkę mnożenia. Właśnie to tutaj będzie uzasadnienie, dlaczego tu są wszystkie dzielniki 200. O, każdy dzielnik 200 w rozkładzie swoim na czynniki pierwsze może mieć jedynie dwójkę i piątkę, no bo innych liczb pierwszych w rozkładzie 200 nie ma. No, przy czym dopuszczamy tu jeszcze wykładnik 0. I każde pole tego, każdy taki jednostkowy kwadrat tego prostokąta odpowiada dokładnie jednemu iloczynowi potęgi dwójki i potęgi piątki. Czyli oczywiście potęga dwójki z wykładnikiem najwyżej 3, bo taki mamy w 200 i potęga piątki z wykładnikiem najwyżej 2. Czyli mamy tutaj wszystkie dzielniki 200. No to patrzymy jako na tabliczkę mnożenia. No a żeby obliczyć, ile jest tych dzielników, to wystarczy, że obliczymy pole tego prostokąta. No zakładając, że każdy taki kwadrat ma bok o długości jednej jednostki, to pole tego prostokąta to jest po prostu liczba dzielników. I w jednym wymiarze mamy tutaj 4, w drugim wymiarze mamy 3. To się bierze stąd, że ten wymiar poziomy odpowiada dwójce z wykładnikami 0, 1, 2, 3, czyli do tego maksymalnego wykładnika 3 musimy jeszcze dodać jedynkę, bo zaczynamy od zerowego. Stąd mamy tutaj 4 jednostki w poziomie i z analogicznych przyczyn mamy 3 jednostki w pionie. Mamy 5 do zerowej, 5 do pierwszej, 5 do kwadratu. Wychodzi 12, jak sobie to przemnożymy. I tutaj jest uogólnienie tego rozumowania. Jeśli mamy naszą liczbę naturalną n w postaci, no na razie skromnie zaczynamy od dwóch dzielników pierwszych. Mamy dzielnik pierwszy p i q,
P z wykładnikiem alfa, Q z wykładnikiem beta. No, całkowicie analogicznie budujemy sobie taki prostokąt. No i liczba dzielników N to jest pole tego prostokąta, wymiar poziomy to jest alfa dodać 1, wymiar pionowy to jest beta dodać 1, bo mamy wykładniki w poziomie od zerowego do alfa, a w pionie od zerowego do beta. No, trzeba to jeszcze bardziej uogólnić, bo na razie rozważyliśmy tylko liczby N, które mają dwa czynniki pierwsze, ewentualnie jeden, no to już jest całkiem proste. Co będzie, jak będą trzy czynniki pierwsze? Jeśli liczba N będzie miała trzy różne dzielniki pierwsze, to wtedy zamiast prostokąta otrzymamy prostopadłościan. I liczba dzielników N będzie równa objętości tego prostopadłościanu. Więc jeśli tutaj byśmy dopisali jeszcze razy R do potęgi gamma, to we wzorze na liczbę dzielników N musielibyśmy jeszcze dopisać gamma plus 1. I tak można uogólniać, no na przypadek, który ma dowolną liczbę wymiarów, mamy takie uogólnienie prostopadłościanu, taki hiperprostopadłościan k-wymiarowy i przez analogię liczba dzielników n, no jest tutaj równa iloczynowi wykładników liczb pierwszych, które dzielą n, powiększonych o 1. No i taka ciekawostka, która tutaj nam od razu wynikła, jest taka, że liczba dzielników n zależy tylko i wyłącznie od wykładników tych liczb pierwszych, które są w rozkładzie n na czynniki pierwsze. Wcale nie zależy od tego, jakie te liczby pierwsze są. No to wynika z przeprowadzonego wcześniej rozumowania. To wszystko oczywiście można arytmetycznie udowodnić. Po prostu ta funkcja tau jest tak zwaną funkcją multiplikatywną, czyli jeżeli mamy dwie liczby względnie pierwsze m i n, to wartość funkcji tau na iloczynie m, n jest równy iloczynowi tau od n przez tau od m. No ale ja mam bardzo dużą słabość do geometrii, dlatego wolę tutaj takie wprowadzenie. OK. Jeśli chodzi o funkcję tau, to jedną z takich moich ulubionych zabawek jest wyznaczanie wartości średniej dla tej funkcji. Czyli po prostu weźmiemy sobie liczby naturalne od 1 do n i obliczymy średnią wartość funkcji tau dla tych liczb. Czyli trzeba by te wartości dodać i następnie jeszcze podzielić to przez n, żeby otrzymać średnią liczbę dzielników liczby w zbiorze od 1 do tego dużego n. Tutaj napisałem taką równość, że ta suma liczba dzielników jedynki dodać liczba dzielników dwójki i tak dalej, jest równa ilorazowi n przez 1 zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej, potem tak samo z n przez 2 i tak dalej aż do n przez n. No i tę równość wykażemy również metodą geometryczną. Narysujemy sobie taką szachownicę o wymiarach duże n na duże n. Tutaj zrobiłem dla dużego n równego 6 i niektóre z tych pól będziemy zaznaczać. W pierwszym wierszu zaznaczymy pole numer 1, dlatego że 1 jest dzielnikiem jedynki. Będziemy zaznaczać tutaj dzielniki po prostu. Dwójka ma dwa dzielniki 1 i 2, czyli w drugim wierszu zaznaczymy pole pierwsze i drugie. Trójka ma dzielniki 1 i 3, to zaznaczamy pole pierwsze i trzecie. Czwórka ma dzielniki 1, 2, 4, no i tak dalej. Piątka ma dzielniki 1 i 5, później szóstka 1, 2, 3 i 6. No i kończymy to zaznaczanie właśnie, jak już nam się skończy szachownica. Tutaj dojeżdżamy do szóstki, w ogólności dojeżdżamy do n. I jeśli obliczymy, ile jest zaznaczonych pól w ogóle na szachownicy, to z jednej strony to jest tutaj ta suma, dlatego że w każdym wierszu, wierszu o numerze S, jest zaznaczonych pól tyle, ile jest dzielników S. No właśnie takie pola zaznaczaliśmy, które odpowiadają liczbom będącym dzielnikami S. W pionie jeszcze to obliczymy, jak to jest w kolumnach. W pierwszej kolumnie mamy wszystkie pola zaznaczone, dlatego że jedynka jest dzielnikiem wszystkich liczb od 1 do n. Później w drugiej kolumnie mamy zaznaczone co drugie pole, bo dwójka jest dzielnikiem co drugiej liczby. Trójka jest dzielnikiem co trzeciej, czwarta co czwartej i tak dalej, czyli w kolumnie o numerze t mamy n przez t zaznaczonych pól, ale jeszcze to musimy zaokrąglić w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jak sobie choćby
popatrzymy na to dla t równego 4, to pierwsze zaznaczone pole pojawia się dopiero na wysokości 4. Później następne by było na wysokości 8, następne 12, no, dlatego musimy to zaokrąglać w dół. No, jeżeli pododajemy liczbę zaznaczonych pól w kolumnach kolejno od pierwszej do szóstej, to dostaniemy tę nierówność, przepraszam, tę wartość, która jest na dole. Jedna i druga liczba są oczywiście równe, to jest po prostu liczba pól zaznaczonych na szachownicy. I z tej tutaj równości oszacujemy sobie średnią arytmetyczną liczb od tau 1 do tau od n, czyli liczb dzielników, liczb od 1 do n. Przede wszystkim mamy tutaj szacowania, jakie są widoczne. To po prawej stronie jest łatwiejsze. Ono wynika z tego, że jeśli zaokrąglamy w dół, no to coś tam zabieramy, ewentualnie pozostawiamy bez zmian. Dlatego bez zaokrągleń w dół dostaniemy co najmniej tyle, ile by było z zaokrągleniami w dół. A z drugiej strony, jak zaokrąglamy w dół, to zabieramy mniej niż 1, bo zabieramy to, co jest po przecinku. Zaokrąglamy w dół do najbliższej liczby całkowitej i w takim razie, jak od każdego z tych ułamków zamiast zaokrąglać w dół odejmiemy 1, to dostaniemy coś mniejszego. Tu już mogę obie strony podzielić przez n i zaczyna się dziać coś ciekawego. Po prawej stronie mamy sumę odwrotności liczb od 1 do n, a po lewej stronie mamy sumę odwrotności liczb od 1 do n, ale jeszcze odejmujemy tutaj n jedynek, które po podzieleniu przez n odejmą nam jedynkę, czyli można tutaj po prostu zacząć od jednej drugiej i skończyć na jednej n tej. Więc mamy tutaj dosyć dokładne oszacowanie wartości tej średniej. Lewa i prawa strona różnią się o 1. To jest dosyć dobra dokładność. Tu jeszcze możemy troszeczkę skonkretyzować. Korzystając z tego, co ja tutaj dowodzić nie będę, jak ktoś potrafi całki oznaczone liczyć, to jest proste zadanie, że taka suma od 1 do 1 n tej, ona jest pomiędzy logarytmem naturalnym z n, a logarytmem naturalnym z n powiększonym o 1, co nam daje takie eleganckie oszacowanie na średnią. No, to jest w przybliżeniu logarytm naturalny z n, no, z błędem bezwzględnym 1 po prostu. I jak już tę średnią obliczyliśmy, to warto się zastanowić, jak bardzo ta funkcja tau może mieć wartości odchylone od tej średniej. Wiemy, że to jest w przybliżeniu logarytm naturalny n plus minus 1, tak nam te poprzednie oszacowania dały. Oczywiście, jeśli weźmiemy liczbę pierwszą, to ona ma dwa dzielniki, czyli po prostu wtedy ta funkcja tau przyjmuje wartość 2, no co jest dla dużych liczb pierwszych zdecydowanie mniejsze od logarytmu z tej liczby. Czyli w dół mogą być te odchyły dość duże. Natomiast co z odchyłami w górę? Tutaj trzeba by rozważyć takie liczby, które mają względnie dużo dzielników w porównaniu do ich wielkości. I dobrymi kandydatami na to są silnie. Jak weźmiemy sobie duże n równe małe n silnia, tu mamy rozkład na czynniki pierwsze, tak, tej liczby n silnia. Będziemy szacować liczbę dzielników n silnia, ale w taki sposób dosyć mało efektywny. Natomiast wystarczająco efektowny. Oczywiście n silnia to jest iloczyn liczb od 1 do n, w związku z czym wszystkie dzielniki pierwsze n silnia nie przekraczają n. Druga sprawa, jak weźmiemy sobie liczby od 1 do n, no to liczba, wśród nich są liczby pi, 2pi, 3pi i tak dalej, one są podzielne przez pi. No a ich ilość to jest n podzielone przez pi zaokrąglone w dół. Tu można oczywiście dokładną wartość podać
korzystając choćby z formuły Legendre'a, natomiast tutaj będzie zupełnie wystarczające takie oszacowanie, że to n przez pi zaokrąglone w dół jest większe niż n przez pi odjąć 1. To jest oszacowanie dolne wykładnika, który w rozkładzie na czynniki pierwsze n silnia jest przy pi. No tutaj mamy to rozwinięcie Legendre'a, trzeba wziąć n przez pi zaokrąglić w dół, dodać n przez pi kwadrat zaokrąglić w dół i tak dalej, i tak dalej. To nawet można w postaci nieskończonej sumy zapisać, bo od pewnego miejsca te składniki się będą oczywiście zerować. I właśnie, co tutaj się dzieje? No najpierw zobaczymy, jak dużą wartość może mieć logarytm naturalny z dużego n. To jest oczywiście logarytm naturalny z n silnia i go oszacujemy no, tak na pierwszy rzut oka dosyć grubo, bo n silnia jest na pewno mniejsze lub równe n do n tej, a tu mnożymy n liczb od 1 do n, a tu mnożymy n liczb równych. No to wiadomo, że nierówność jest właśnie w tę stronę, co jest oczywiście równe n pomnożone przez logarytm naturalny z n. Wynika z własności logarytmów. Ta nierówność tutaj jest z jakiejś poprzedniej wersji, ona nie będzie mi tu potrzebna, także proszę ją zignorować. Natomiast do oszacowania liczby dzielników tego dużego n-a wykorzystamy twierdzenie Trzebyszowa, które jest taką wstępną wersją do twierdzenia o liczbach pierwszych. Tutaj pojawia się jeszcze inna grecka literka pi. Pi oznacza tu nie to, co zwykle. To nie jest 3,14 i tak dalej, tylko to jest funkcja, która nam zlicza, ile jest liczb pierwszych nieprzekraczających x. I Trzebyszow udowodnił, że to jest więcej niż jakaś stała dodatnia razy x dzielony przez logarytm naturalny z x. To można udowodnić elementarnie, taki elegancki, elementarny dowód można w książce Narkiewicza Teoria liczb znaleźć. W każdym razie nie jest to coś strasznie skomplikowanego, ja to tutaj pomijam. I szacujemy w takim razie liczbę dzielników tego dużego n, czyli n silnia. Mamy tutaj oszacowanie, że ai jest większe od n przez pi odjąć 1, a licząc dzielniki mnożymy te alfy i powiększone o 1. No to będą po prostu te ułamki n przez pi. Czyli dostaniemy tutaj taki iloczyn, który nam szacuje oddolnie liczbę dzielników n silnia. Następny krok wynika z tego, że no, po pierwsze, wszystkie te ułamki mają wartość co najmniej 1. Dlatego, że te liczby pierwsze od P1 do PK nie przekraczają N. Po drugie, jeśli weźmiemy liczby P1, P2, powiedzmy, że to są te najmniejsze, weźmiemy takie, które nie przekraczają połowy N, to dla tych liczb pierwszych te ułamki mają wartość co najmniej 2. W związku z tym cały ten iloczyn jest większy niż 2 podniesione do potęgi tyle, ile jest liczb pierwszych nie przekraczających połowy N. I tutaj korzystając z twierdzenia Trzebyszowa dostajemy, że to jest jakaś stała do potęgi n przez logarytm naturalny n. No tutaj już takie technikalia pominąłem. To małe c to jest coś innego niż to duże c. W każdym razie małe c jest jakąś stałą większą od 1. I tu widać taki rozdźwięk, bo właśnie ta średnia liczba dzielników to jest w przybliżeniu logarytm naturalny z dużego n. Tutaj jeśli duże n weźmiemy równe n silnia, to ten logarytm naturalny to jest n razy logarytm naturalny z n małego, nie? Czyli to jest troszeczkę więcej niż liniowo względem małego n, natomiast zdecydowanie mniej niż kwadratowo na przykład. Można ogólnie powiedzieć, że wielomianowo. Natomiast liczba dzielników n jest zdecydowanie większa, ponieważ rośnie no, prawie że wykładniczo. Mamy tutaj n podzielony przez logarytm z n w wykładniku, natomiast no, ten logarytm z n to jest taki kurdupelek w porównaniu z tym n, które przez niego dzielimy.
Także tutaj nam rośnie prawie wykładniczo, a pewnie rośnie lepiej niż tutaj jest to napisane, bo to oszacowanie to naprawdę było takie strasznie leniwe po najmniejszej linii oporu, żeby pokazać, że to faktycznie to tau od n może znacznie odbiegać od logarytmu naturalnego. OK. Drugą funkcją, którą tutaj chciałem krótko omówić, to jest funkcja sigma, czyli funkcja, która zlicza sumę dzielników danej liczby całkowitej dodatniej. Jej wartość będzie zależała nie tylko od wykładników, ale też od liczb pierwszych oczywiście, które wchodzą w rozkład. I tu rozumowanie będzie bardzo podobne do tego, które było przy funkcji tau, tylko że ten prostokąt troszeczkę inaczej będzie wyglądał. My tutaj będziemy kolejnym potęgom dwójki i trójki, bo takie tutaj mamy liczby pierwsze, przyporządkowywać nie kwadraty jednostkowe, tylko kwadraty o boku długości równej właśnie danej potędze dwójki. Czyli tutaj mamy szerokość 1, tu mamy szerokość 2, tu mamy szerokość 4, tu mamy szerokość 8, to są kolejne potęgi dwójki i z trójką mamy 1, 3, 9 akurat. I dzielniki 72 to jest nic innego jak pola tych prostokątów, bo uzyskujemy je, tak jak było to w przypadku funkcji tau, mnożąc odpowiednie potęgi, które tu występują, powiedzmy na osiach. Jak tu sobie taki układ współrzędnych wyobrazić, to one właśnie na osiach występują. No, z tego wynika, że suma dzielników 72 to jest pole tego całego prostokąta, czyli musimy zsumować potęgi dwójki, to jest pierwszy bok, ten poziomy, a ten pionowy to jest suma potęg trójki. Tu akurat 195 wyszło. No i tutaj tak samo, można to uogólniać na dowolne liczby pierwsze z dowolnymi wykładnikami, a nawet jeśli tych liczb jest więcej, tych liczb pierwszych, które wchodzą w rozkład n na czynniki pierwsze, no tylko trzeba rozważać prostopadłościan albo ogólnie k wymiarowy hiperprostopadłościan. I mamy tutaj wzór na sumę dzielników liczby n, którym się jeszcze troszeczkę pobawimy. Zrobimy szacowania tej wartości z góry i z dołu, bo można to bardzo fajnie oszacować, znając tylko dzielniki pierwsze n. Tutaj tylko wypisałem dla przypomnienia, to jest rozkład n na czynniki pierwsze, to jest ten wyprowadzony przez machanie rękoma wzór na sumę dzielników n. I co będziemy tutaj szacować? W tym wzorze pojawiają się sumy kolejnych potęg liczb pierwszych. Tak, czyli powiedzmy mamy liczbę pierwszą p i sumujemy ją od p do zerowej do p do potęgi alfa. To z lewej strony możemy to szacować od dołu, bo zakładamy, że w tym rozkładzie wszystkie wykładniki są równe co najmniej 1, bo tam tych liczb pierwszych, które są z wykładnikiem 0, to nie warto za bardzo pisać. Więc w każdej takiej sumie mamy co najmniej dwa składniki, bo zaczyna się od p do zerowej, kończy się na p do alfa, więc możemy oszacować jej wartość przez ostatnie dwa składniki, te dwa największe. To jest szacowanie dolne. Natomiast, żeby otrzymać szacowanie górne, no, musimy skorzystać z pewnej tożsamości algebraicznej, tej równości mianowicie, którą łatwo jest wykazać, mnożąc obie strony przez p odjąć 1. Jak pomnożymy taką sumę przez p odjąć 1, to dostaniemy tak zwaną sumę teleskopową, bo tam będą takie sąsiednie składniki, które będą się wzajemnie redukować i zostanie nam tylko p do alfa plus 1 odjąć 1. I to szacujemy, zapominając o tej minus 1 w liczniku, przez p do potęgi alfa plus 1, p odjąć 1 w mianowniku zostaje. To wszystko podzielimy sobie jeszcze obustronnie przez p do potęgi alfa i wyjdzie nam tutaj takie eleganckie p plus 1 przez p jako szacowanie dolne i p przez p odjąć 1 jako szacowanie górne. Co jeszcze nam tutaj jest potrzebne, żeby dokończyć? Musimy to wszystko przemnożyć. Wszystkie takie nierówności mnożymy stronami dla wszystkich liczb pierwszych, które wchodzą w rozkład n na czynniki.
I jeśli pomnożymy to, co jest po lewej, no to oczywiście będą ułamki postaci P1 plus 1 przez P1 i tak dalej, aż do PK. Jak pomnożymy to, co jest po prawej stronie, no to oczywiście będą ułamki postaci P przez P odjąć 1. Natomiast jak pomnożymy to, co jest w środku, to z wymnożenia liczników dostaniemy wobec tego tutaj wzoru sumę dzielników liczby n. A z wymnożenia mianowników dostaniemy po prostu n, dostaniemy ten rozkład n na czynniki pierwsze. I mamy tutaj oszacowany iloraz fi od n przez n. No to się też przyda, bo za chwilę o liczbach doskonałych będę mówił. Liczby doskonałe to są takie liczby, które są równe sumie swoich dzielników, ale mniejszych od ich samych. Na przykład szóstka jest liczbą doskonałą, bo jest sumą 1, 2 i 3, to są dzielniki, wszystkie dzielniki szóstki mniejsze od 6. Tutaj mamy wszystkie dzielniki liczby 28 mniejsze od 28 i one się sumują do 28 właśnie. Dlatego 6 i 28 to są liczby doskonałe. Można ogólnie powiedzieć, że liczba n jest doskonała, jeżeli suma jej dzielników jest równa 2n. No, 2n dlatego, że myśmy tutaj liczyli bez n-a. Więc jakbyśmy dodali tutaj obustronnie jeszcze ten n, w tym przypadku 6, w tym przypadku 28, no to po prawych stronach mamy sumę już wszystkich dzielników, a po lewych stronach mamy dwukrotność naszej liczby n. I co wiemy na temat liczb doskonałych? To już Euler wiedział, że jeśli weźmiemy sobie liczbę pierwszą p i liczbę q równą 2 do potęgi p odjąć 1, też musi być pierwsza. Tak musimy p dobrać, żeby ta liczba też była pierwsza. To nie zawsze jest pierwsza liczba oczywiście. To wtedy 2 do potęgi p odjąć 1 razy q jest liczbą doskonałą. I tutaj właśnie korzystając ze wzoru na sumę dzielników możemy napisać taki jednolinijkowy dowód. Tutaj mamy w rozkładzie n na czynniki pierwsze mamy dwójkę, która występuje z wykładnikiem p odjąć 1, więc sumujemy potęgi dwójki od zerowej do p minus pierwszej. No i q występuje z wykładnikiem 1, więc sumujemy potęgi q od zerowej do pierwszej. Ta suma liczb od 1 do 2 do potęgi p minus pierwszej daje nam 2 do p tej pomniejszone o 1, natomiast q jest równe 2 do potęgi p odjąć 1, więc q dodać 1 jest równe po prostu 2 do potęgi p. I teraz przypominamy sobie, że 2 do p tej odjąć 1 to jest q, mamy więc sigma od n równe q razy 2 do p, no a n było 2 do p minus pierwszej razy q, czyli to, co otrzymaliśmy, to jest dokładnie 2n. Można wykazać, to oczywiście jest troszeczkę trudniejsze, że każda liczba doskonała parzysta jest właśnie w tej postaci. To zostawiam do samodzielnego rozwiązania. Natomiast co z innymi liczbami doskonałymi? Jak to jest z liczbami nieparzystymi? No, ogólnie można napisać, że potęgi liczb pierwszych nie mogą być doskonałe. Teraz będę korzystał z tego szacowania, które było na poprzednim slajdzie. Jak mamy tylko jedną liczbę pierwszą, to sigma od n przez n to jest po prostu p przez p odjąć 1. I tu mamy ostrą nierówność oczywiście. P przez p odjąć 1 jest mniejsze lub równe 2, dlatego że ten ułamek się maksymalizuje dla najmniejszej możliwej liczby pierwszej p, czyli dla dwójki i on jest równy wtedy dokładnie 2. Jak weźmiemy dwa czynniki pierwsze, to też w przypadku liczb nieparzystych ta nasza liczba nie może być doskonała, bo wtedy jak podzielimy sumę dzielników przez liczbę n, to z naszego szacowania mamy p przez p odjąć 1 razy q przez q odjąć 1 z poprzedniego slajdu. No i jeśli zakładamy, że liczba n jest nieparzysta, p i q to są różne czynniki pierwsze, to wartość tych dwóch ułamków się maksymalizuje, jeśli weźmiemy najmniejsze możliwe te liczby pierwsze, czyli trójkę i piątkę. No ale wtedy ona wynosi 15 ósmych, co jest mniejsze niż 2, bo 2 to jest 16 ósmych. No i z tego rozumowania wynika, że liczba nieparzysta, jeśli jest doskonała, to musi mieć co najmniej trzy różne dzielniki pierwsze. Natomiast no, jest dzisiaj troszeczkę więcej wiadomo o liczbach nieparzystych doskonałych.
No, przede wszystkim należy tutaj powiedzieć, że nikomu jeszcze się nie udało znaleźć żadnej liczby nieparzystej doskonałej. Nie wiadomo, czy one istnieją, czy nie istnieją. Natomiast, no, co wiadomo dzisiaj? To są niedawne wyniki, tam już z XXI wieku. Nieparzysta liczba doskonała musiałaby mieć co najmniej 10 różnych czynników pierwszych i co najmniej 1500 cyfr. Także jeśli ktoś by chciał takiej liczby poszukać, no jest to z pewnością trudne, ale jeśli takie liczby istnieją, to być może nie jest to niemożliwe. I na tym zakończę. Dziękuję za uwagę.